Jest nie niedziela, więc co się tu odpierdziela? W końcu jest zielona poświata! A temat, temat dzisiejszego odcinka jak najbardziej pasuje do spiskowych teorii. Oznaczać może to tylko jedno, to są, drodzy państwo, spiskowe teorie, a to dlatego, że pod ostatnim niedzielnym materiałem w tej, z tej serii udało wam się wbić... 5000 łapę w górę, a to oznacza, że wypełniliście swoją część umowy, i teraz ja wypełniam swoją. Dostajecie ode mnie dodatkowy materiał z tej właśnie serii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo nie dość, że przepowiednie to jeszcze sześć przepowiedni Baby Wangi, czyli jednej z najpopularniejszych wieszczek, przepowiadaczek, mistyczek, wizjonerek i. Jasnowidzek XX wieku, która nie dość, że była bardzo ciekawą postacią, między innymi zadawała się z KGB i robiła z tymi KGBowcami mniej więcej co chciała. Bardzo zdolna taka kobieta z jajami za kapior. Była to jeszcze cała masa jej przepowiedni się sprawdziła. Są takie źródła, które mówią nawet, że o niej się zrobiło głośno, gdy mniej więcej 80% jej przepowiedni już się ziściło. To dużo, biorąc pod uwagę, że przepowiednie baby wangi wykraczają na wiele tysięcy lat do przodu. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie sobie dokładnie posłuchać, kim była świętej pamięci baba wanga. Kiedy się urodziła, jak żyła, jaki miała życiorys oraz co zapowiadała w kontekście III wojny światowej, to zapraszam Was do obejrzenia mojego materiału z lutego 2016 roku, do którego link znajduje się w opisie. Tam dokładnie znajduje się omówienie oczywiście pokrótce. Wszystkich przepowiedni Baby Wangi, aż do takiego momentu, gdy ludzkość, cytuję, spotka coś, co dziś nazywa Bogiem, poprzez kosmitów i całą masę innych, innych rzeczy, że się tak wyrażę. No, właśnie, ale również o tej trzeciej światowej, która ma się za zacząć od y, tego rejonu Syrii, Iranu i tak dalej. To wszystko jest tam, drodzy Państwo, w pierwszej linii opisu. Zachęcam, ten materiał ma blisko 600 tysięcy wyświetleń. Prawdopodobnie za chwilkę te 600 tysięcy przekroczy i uważam, że to zasłużony, bo to jest jeden z lepszych materiałów na moim kanale, chyba tylko. To, co tam topowy bankier mówił. To było lepsze. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału. A dziś właśnie skupimy się na 2022 roku, który, według Babywangi, będzie rokiem, od którego zaczną się ciężkie czasy dla ludzkości. To jest cytat. I będziemy sobie to odnosić, te przepowiednie Babywangi, do, do źródeł. A propos tego, co się dzieje na naszym świecie, to będzie taki trochę, mm, powiedziałbym, no mi się wydaje, że nietypowy materiał, yy, ponieważ, no, jakby to ładnie powiedzieć, z jednej strony przepowiednie, czyli teorie, a z drugiej strony takie źródła odnośnie tego, co się dzieje, bo okazuje się, że te przepowiednie na 2022 rok. Mają przeraźliwie duże prawdopodobieństwo spełnienia się w kontekście tego, co się właśnie dzieje, i to, że to się dzieje, to jest ponad wszelką wątpliwość fakt. Będziemy sobie to przytaczać za źródłami głównego nurtu. Drodzy Państwo, ja tylko tak pokrótce. Cały czas zachęcając Was do obejrzenia dokładnie tego materiału, który znajduje się w opisie. Tak, bardzo, bardzo pokrótce um, powiem tylko, że Baba Wanga urodziła się w roku 1911, czyli ponad 100 lat temu. Jej największa, bym powiedział, taka aktywność wizjonerska mistyczna zaczęła się w roku 1941, czyli przed, w czasie II Światowej. Odeszła z tego świata w roku 1960, w 1996, bardzo dawno temu. I tutaj jest ten kunszt, dziś przepowiedzieć, że będzie jakaś taka nowy mutant super i tak dalej, no to nie jest takie trudne. Ale powiedzieć to Prawie 100 lat temu, u Panie, to był wielki wyczyn. I właśnie u, jakby umiejscowić to co do roku. E, Baba Wanga Bułgarka, mm, od wczesnej młodości mistyczka, przepraszam, od wczesnej młodości niewidoma. E, ma mm, niewidoma e, wiatr ją przewrócił. Bardzo mocna wichura. Um, weszło jej do oczu bardzo dużo piachu, pyłu, innych tego typu rzeczy biedna była, schrzanili jej operację i niestety była niewidoma ale to w żaden sposób nie sprawiło, że się poddała wręcz przeciwnie, taka mówię twarda baba była um, na początku dawała bardzo dużo przepowiedni ludziom w swojej okolicy mówiła im, co ich czeka w najbliższej przyszłości, jakie mają choroby i do jakiego lekarza powinni iść, żeby je leczyć. Co bardzo ważne, nie była znachorka. Ona tylko mówiła, słuchaj, na przykład ty masz coś z sercem, idź do kardiologa. I człowiek szedł do kardiologa, no i tam się okazywało, że rzeczywiście ma coś z sercem. Także broń Boże, żadna szarlataneria, tylko takie Wyczuwała choroby i kierowała do specjalistów. Wielki szacunek za to. Jak już powiedziałem, współpracowała z KGB, ale nie dlatego, że chciała, żeby była komunistką, tylko dlatego, że w owym czasie KGB, czyli Związek Radziecki, miał swoją odpowiedź na. Program MK Ultra. Program MK Ultra to jest coś, co jest faktem, był na pewno i w ramach programu MK Ultra, o którym też znajdziecie yy, znajdziecie informacje yy, tutaj w yy, 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 yy. o tym jest oddzielny materiał, więc przejrzyjcie proszę playlistę. Yy, drodzy Państwo, program MK Ultra służył między innymi wywoływania u, wywo, wywoływaniu ludzi zdolności. Paranormalnych, parapsychologicznych yy, i wykorzystywania ich bojowego. Między innymi był program zwiadu parapsychologicznego, który miał polegać na tym, żeby Wizjoner Jasnowic przenikał mentalnie swoim ciałem astralnym do np. bunkra dowodzenia wroga, w tym wypadku yy, układu warszawskiego, i tam podsłuchiwał, co np. mówią yy, generałowie przy, przy stole z mapami. No i KGB zrobiło swój odpowiednik tego projektu i między innymi próbowali współpracować z Babą Wangą. Baba Wanga nie była komunistką i sobie z tym KGB ostro pogrywała, ale to macie, o tym macie informację w tym vlogu, do którego link znajduje się w pierwszej linii opisu. Powiem tylko tyle, że program MKULTRA to był fakt, on trwał kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt lat, kosztował kupę worsy i to są fakty. Yy, wersja oficjalna jest taka, że trwało to tak dużo lat i pochłonęło tak dużo pieniędzy i nic nie dało. W wersji spiskowo coś jednak dało. Yy, drodzy Państwo, no i tyle. Jak będziecie chcieli to, czy znaczy nie jak będziecie chcieli, bo mi nie powiecie, taki krótki, skrócony życiorys babywanki damy jeszcze na końcu. E, tymczasem no, serdecznie zapraszam właśnie po, po takie konkrety i tak dalej, co w którym roku i tak dalej, to żebyście sobie obejrzeli ten materiał z 2016 roku. A dzisiaj e, sobie właśnie wykorzystam, że portal zdrowepasje.pl przygotował spis. Sześciu, jakby cytatów, sześciu przepowiedni z babywangi, które mają się na rok 2022 ziścić, i sobie o nich e, um, porozmawiamy. Czytuję. Aha, tytuł artykułu to Sześć przepowiedni babywangi na 2022 rok. Czy jej wizje się spełnią? Powiem tyle. Oby kurde. Nie, drodzy Państwo, oby nie, no bo za przyjemne to one, drodzy Państwo, nie są. Baba Wanga i jej przepowiednie na rok 2022. Na 2022 rok Baba Wanga przewiduje liczne klęski żywiołowe, do których doprowadzą, e, przepraszam, do których doprowadzą możliwe wojny i nieoczekiwane zmiany polityczne. Drodzy Państwo, aż się zawiesiłem, jak to czytałem, więc przeczytam to jeszcze raz. Na 2022 rok Baba Wanga przewidziała liczne klęski żywiołowe, do których doprowadzą możliwe wojny i nieoczekiwane zmiany polityczne. Proszę Państwo, nie tak, że będą klęski żywiołowe i te klęski żywiołowe wywołają zmiany polityczne i możliwe wojny, tylko... Zmiany polityczne i możliwe wojny wywołają klęski żywiołowe. Drodzy Państwo, wynikanie zupełnie odwrotne, niżby na logikę było. Właśnie. Zastanówmy się, co to znaczy, a ja powiem to, co powinienem, powiedzieć być, był, powinienem był powiedzieć na samym początku. Tylko, to przepraszam, zapomniałem. Drodzy Państwo. Materiał, który właśnie oglądacie, należy do serii Spiskowe Teorie. Seria ta jest serią rozrywkową. Oznacza to, że to, że jakąś teorię przedstawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedynie, przedstawi a jedynie ją przedstawiam, analizuję, dokonuję syntezy i innych tego typu rzeczy. Podkreślając jednocześnie bardzo, bardzo mocno, że to że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, drodzy państwo, że musi być prawdziwe, ale także, ponieważ żyjemy w naprawdę porypanych czasach, to że coś jest, to że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, drodzy państwo i tyle. I teraz, drodzy państwo, wróćmy do tego zdania, które jest naprawdę bardzo mocne. To wojny i nieoczekiwane zmiany polityczne mają doprowadzić do klęsk żywiołowych, i klęsk żywiołowych mają doprowadzić do klęsk żywiołowych. Drodzy Państwo, mi się w tym momencie kojarzą dwie rzeczy. No bo sytuacja, w której nie wiem, na przykład wybucha wulkan, i w związku z tym upada rząd, i nie wiem, robi się jakiś konflikt zbrojny i tak dalej, jest logiczna, jest zła, nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce, ale no, jest to bardzo możliwe do wyobrażenia. Natomiast sytuacja, drodzy Państwo, w drugą stronę, o to już jest sytuacją, powiedziałbym, bardzo nieoczekiwaną. Ja tutaj sobie wyobrażam, w kontekście oczywiście w konwencji teorii, wyobrażam sobie dwie możliwości. Po pierwsze, użycie czegoś pokroju harp według Kanonu Spiskowych Teorii. Podkreślę, że według Kanonu Spiskowych Teorii, HARP jest po prostu bronią pogodową, która może wpływać na no, po prostu na pogodę. Może wpływać na pogodę i co za tym idzie, gdzie, no, jakby użycie tak rozumianego systemu HARP do celów militarnych, no, zapewne, bardzo mocno wpłynęłoby na zmiany klimatyczne i zapewne też wywołałoby całą masę przeróżnych, przeróżnych no, klęsk żywiołowych. To się zgadza. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to uzbrojenie tak jak, takie jak z. Takie jak z. Scenariusza Sacharowa. O scenariuszu Sacharowa było na kanale wideo prezentacji. W wielkim skrócie, scenariusz Sacharowa przewiduje detonację ładunku nuklearnego pod wodą, na przykład podrzuconego przez okręt podwodny, w celu wywołania gigantycznej fali, przypominającej tsunami, która będzie bardzo wysoka i przeleje się na wiele, 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 wiele. wiele kilometrów w głąb lądu, niszcząc wszystko na swojej drodze, bo będzie bardzo wysoka, wyższa niż budynki, a nawet jak nie będzie wyższa niż budynki, to i tak je przewróci. E, także, drodzy Państwo, te dwie rzeczy mi się bardzo mocno kojarzą, e, zwłaszcza, że ostatnio Rosja przyznała się publicznie do tego, iż posiada takie możliwości, żeby zrealizować scenariusz sacharowa. To są dwie takie rzeczy, które mi się najbardziej tutaj już kojarzą, na dzień dobry. Natomiast y, jestem w stanie wyobrazić sobie jakieś sytuacje, że jakieś na przykład y, bombardowanie lub wysadzenie jakiegoś rurociągu, y, nie wiem, podpalenie jakichś złóż, inne tego typu rzeczy, też, y, drodzy Państwo, wpłyną bardzo mocno na klęski. Żywiołowej dalej. Wieszka twierdzi, że 2022 rok przyniesie ze sobą całą serię katastrof i innych przerażających zdarzeń, które na stałe zmienią losy ludzkości. To jest bardzo dobre, dobre, dobre zdanie. Rok, który na stałe zmieni losy ludzkości. Ści e, e, mm -hmm. e, tuż, e, tuż przed śmiercią kobieta zapowiedziała, że wraz z rokiem 2022 nadejdą bardzo ciężkie czasy. I teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do szczegółów. W 2022 roku zespół naukowców dokona... Przerażającego odkrycia w syberyjskich lodowcach. Śmiertelny wirus, który w stanie uśpienia przebywał w lodzie od niepamiętnych czasów, ponownie ujrzy światło dzienne. Zdaniem Babywangi, patogen zostanie ożywiony w wyniku globalnego ocieplenia. Co właśnie mają potwierdzić badacze. Ewentualnie pradawny wirus może zacząć zbierać żniwa wśród ludzi i zwierząt. Drodzy Państwo, jeszcze raz podkreś jeszcze raz sobie tutaj przeczytałem pierwsze danie. Zespół naukowców dokona przerażającego odkrycia w syberyjskich lodowcach. Drodzy Państwo, ciekawostką jest to, że szukają. I tutaj jest artykuł z 2021 roku rzecz jasna, no ale właśnie jesteśmy w 2021. Rzeczpospolita, strona RPPL, jak najbardziej mainstreamowe medium, zakładka nauka. Rosyjscy naukowcy badają prehistoryczne wirusy wykopane w, z wiecznej zmarzliny. Ciekawe, drodzy Państwo, nie? Że akurat teraz zaczynają szukać. Rosyjscy naukowcy wirusy z wieczna zmarzlina szukają. Być może znajdą. Jest bardzo niepokojące. Przeczytajmy sobie ten artykuł. On nie jest długi. Rosyjskie Państwowe Laboratorium Vector ogłosiło we wtorek, że rozpoczyna badania nad prehistorycznymi wirusami, analizując szczątki zwierząt yy, pozyskane z Roztopionej wiecznej zmarzliny. Wszystko się zgadza, drodzy Państwo. Roztopionej. A roztopionej jest dlaczego? No bo właśnie mamy ten efekt cieplarniany. Wszystko się zgadza. Laboratorium z Ko Kolcowa na Syberii. A tu, drodzy Państwo, gdzie miało być yy, Gdzie tutaj yy, miało być yy, yy, Tutaj w, w, w medium głównego nurtu w rzeczywistości jest, że Syberia. A tu jeszcze raz w 2022 roku zespół naukowców dokona przerażającego odkrycia w syberyjskich lodowcach. Drodzy Państwo, wszystko się zgadza. Aż mnie ciary przeszły w tym momencie. Jeszcze raz yy, czytajmy akapit w medium głównego nurtu. Laboratorium Skolcowa na Syberii poinformowało w oświadczeniu, że celem projektu jest identyfikacja paleowirusów i przeprowadzenie zaawansowanych badań nad ewolucją wirusów. Badania prowadzone we współpracy z Uczelnią Wyższą z Jakucka e, Ycka, e, rozpoczęły się od analizy tkanek pobranych z prehistorycznego konia. E, szpiki liczą sobie co najmniej 4,5 tysiąca lat. Wektor poinformował, że początkowo odkryto w 2009 roku, że szczątki odkryto w 2009 roku w Jakucji, stanowiącej wschodnią część Syberii. Na terenie tym regularnie odkrywane są szczątki zwierząt z paleolitu, w tym mamutów. Rosyjscy naukowcy zapowiedzieli, że zbadają również szczątki mamutów, łosi psów kuropatrw, gryzoni zajęcy i innych prehistorycznych zwierząt. Mac Maxim Czeprasow z laboratorium przy Muzeum Mutantów w Jakucku zaznaczył w komunikacie prasowym, że wykopane szczątki zwierząt były już, przedmiotem badań nad bakteriami. Po raz pierwszy prowadzimy badania nad palo, paleowirusami, zaznaczył jednak. Laboratorium wektor położone w obwodzie nowosybirskim. to placówka, w której opracowywano sowiecką broń biologiczną. Tak podkreślę to słowo broń biologiczną w czasach radzieckich. Obecnie jest jednym z dwóch obiektów na świecie przechowującym próbki i wirusa powodującego ospę prawdziwą. Drugim jest amerykańskie laboratorium Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób Zakaźnych CDC w Atlancie. Drodzy Państwo, bardzo ciekawa sytuacja. No, tutaj Baba Wanga przepowiada, że w 2022 roku coś znajdą. Być może się to uwolni. I zacznie bardzo mocno krzywdzić ludzi i zwierzęta, lub też, czego drodzy państwo nie wolno wykluczyć, zostanie uwolnione. Ci badacze zapewne nie jest to tak, że oni to badają tak po prostu, bo lubią, bo mają ochotę, bo coś takiego, tylko raczej właśnie dlatego, że. Coś im coś zlecił. Być może jest to produkt, projekt czysto, y, czysto cywilny i naprawdę chcą sprawdzić, jak tam przebiegała ta ewolucja wirusów. A być może jest to projekt wojskowy. A być może jedno z oba. I ma swoją część i wojskową, i cywilną. Na pewno jest to no powiedziałbym skrajnie niebezpieczne. Y, z tego właśnie powodu. Gdyż, jakby to powiedzieć, drodzy Państwo, no, kurczę, no, tam broń biologiczną opracowywano. No, ja się bardzo boję, że coś albo z tego laboratorium albo wycieknie, albo zostanie uwolnione, albo nie daj Boże komuś sprzedadzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie można wykluczyć tego, drodzy Państwo, że no, jak oni coś tam znajdą, że przecież oni nie, nie wszystkie te zwierzęta, jakby stamtąd zbiorą. I niestety nie można wykluczyć sytuacji, a raczej ona jest nawet kurczę, bardzo prawdopodobna, że dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu coś zostanie uwolnione w sposób naturalny. Po prostu nie z laboratorium, tylko właśnie z tej z zmarzliny. To by było naprawdę. Bardzo, ale to bardzo przerażające. Zwłaszcza, że przecież no, lodowce topią się. Lodowce się też topią, i tych, tych, y, y, y w tych lodowcach, y, nie tylko mówię to o wiecznej zmarzlinie, ale po prostu o lodowcach, no tam też są różne rzeczy. I to jest przerażające. Lecimy dalej, drodzy Państwo. E, mm -hmm. Rok 2022. Zespół naukowców dokona przerażającego odkrycia w syberyjskich lodowcach. Drodzy Państwo, to już było, przepraszam. W 2022 roku wiele aglomeracji miejskich zacznie odczuwać ogromne braki wody pitnej. Przyczyną tego zjawiska ma być gwałtowny wzrost ludności w miastach i niedostateczna ilość pozyskanej wody z pobliskich zbiorników naturalnych. Z dużym prawdopodobieństwem jedynym ratunkiem dla miejskich aglomeracji będą wody gruntowe, czyli wydobywanie wody z głębi ziemi. W miarę wzrostu potrzeb ludzie będą kopać coraz głębiej i głębiej. Drodzy Państwo, z perspektywy człowieka pod koniec 2021 roku to nie jest żadne odkrycie. Wody brakuje. Na terenie Polski w ostatnie albo przedostatnie wakacje, chyba w, chyba w przedostatnie bardziej. No w okolicy w okolicy Łodzi, Kierniewic, tych, 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 tych rejonach autentycznie brakowało wody. Polska coraz bardziej odczuwa braki wody pitnej i nie tylko Polska. Drodzy Państwo, nie bez kozery, tak zwani filantropi z Billem Gatesem na czele inwestują w tereny, w których są złoża, nazwijmy to wodonośne. Tak jak kiedyś były pola roponośne, tak teraz wodonośne. Tajemnicą poliszynela jest w chwili obecnej, że woda z dużą dozą prawdopodobieństwa stanie się jednym z podstawowych zasobów w ciągu następnych kilku, kilkunastu, no góra małych kilkudziesięciu lat, rzędu no 20-25, drodzy Państwo. To bardzo istotne. Nie bez kozery, na przykład, wodociągi są w Polsce sprzedawane. Nie bez kozery, firma, która jest kumata, chce je kupować, no szkoda tylko, że rządzący sprzedają, prawda? Także tutaj te problemy z wodą to jest coś, co jest bardzo prawdopodobne, że się zdarzy. Podkreślę, że kiedy się baba Wanga urodziła, ponad 100 lat temu, odeszła z tego świata jeszcze w XX wieku, to był zupełnie inny świat, ona tego nie mogła wiedzieć. Teraz, drodzy Państwo, ciekawa jest ta kwestia związana z kopaniem. W chwili obecnej woda jest pioruńsko tania w dużej części świata, w tym w miastach polskich, cena wody to jest głównie cena dostarczenia tej wody, ewentualnie jej uzdatnienia do picia. Tak jest. Natomiast natomiast w miast, już się to też zaczyna coraz bardziej w mainstreamie podkreślać, że właśnie, że to nie jest cena wody, tylko cena dostarczenia i tak dalej i zaczynają się takie zakusy, żeby tą wodę naprawdę wycenić i sprzedawać, tak jak, czyli żeby taka kranuwa była no niewiele tańsza niż taka woda butelkowana. Zwróćcie uwagę, jaka to jest różnica w cenie, no. to można sobie nalać do wanny, za cenę kilku, całą pełną wannę, za cenę butelki, no góra dwóch butelek, takiej wody butelkowanej, tu jest zasadnicza różnica. I teraz, drodzy Państwo, zdajcie sobie sprawę z takiej sytuacji, że e, czym się różni głównie taka woda taka właśnie butelkowana od takiej wody kranowej. No ta butelkowana zwykle jest z jakichś bardzo głębokich odwiertów. W związku z tym, gdy nam Powiedzą tak dość dosłownie, że no niestety, ale tutaj rzeki wysychają, jeziora wysychają i musimy się bardzo, bardzo głęboko wiercić. To jednocześnie bez problemu zalegendują nam, czyli zrobią tak zwane Amerykanie to mówią cover story, do drastycznej podwyżki cen wody. No bo musieli ją znaleźć, tak jak każde inne złoże. Musieli wywiercić, czyli koszty tak jak przy każdym innym złożu i musieli ją wydobyć. I tu chyba nawet koszty będą wyższe niż przy na przykład ropie naftowej, no bo Znalezienie takie same, odwiert taki sam, natomiast zdaje się, że pokłady ropy naftowej są pod ciśnieniem i one się jakby same wydostają. Tak mi się wydaje. Trzeba by spotkać, spytać jakiegoś geologa. Piszcie w komentarzu, jeśli ktoś wie. Natomiast z wodą to tak rzadko kiedy ta woda tak tryska i raczej trzeba ją pompować, a pompy są na prąd, a prąd coraz droższy. I w tym momencie zaczyna się robić bardzo, bardzo poważny problem. Pod tytułem bardzo wysokie ceny wody. A bardzo wysokie ceny wody, drodzy Państwo, to nie tylko znaczne obniżenie komfortu życia. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że kąpiel kosztuje Was na przykład 30 zł albo 40 zł. Nie wiem jak wy, drodzy Państwo, ale ja ze względu na, nazwijmy to, swoje przywary, potrafię się kąpać dwa razy dziennie. E, zwłaszcza latem. A zwłaszcza latem tej wody by brakowało. No to powiedzmy, drodzy Państwo, 30 zł za kąpiel razy 30 dni w miesiącu, razy 2. Proszę Państwa, 1800 zł za same kąpiele dla jednego krzysia. Drogo, drogo jak cholera. Większość z nas przecież, no okej, okay, zarabiamy więcej niż 1800 zł, ale przecież mamy żony, dzieci. To jest jedno, a drugie przecież no, i tak mamy koszty. Zostaje ci więcej niż 2000 zł miesięcznie? Raczej nie. Czyli już komfort życia zaczyna drastycznie spadać. Ale do tego, drodzy Państwo, zdajcie sobie jeszcze sprawę, że tak jak cena paliwa jest prawie we wszystkim, tak cena wody też jest prawie. We wszystkim, e, zwłaszcza w momencie, w którym jest problem z opadami, uprawy trzeba podlewać, zwierzątka muszą pić, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cena wody jest ceną bardzo, bardzo ważną, więc to, że będzie brak wody pitnej, to jest drastycznie zła informacja, drodzy Państwo, dla nas wszystkich. E, dalej. Zdaniem babywangi w roku 2022 Ziemia może zostać odwiedzona przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Czy zostaniemy zaatakowani? Tego do końca nie wiadomo. Co ciekawe, od jakiegoś czasu w środowisku naukowym rozpowszechnia się przekonanie, że tajemnica asteroida, która została nazwana Oumuamua może być statkiem kosmicznym wysłanym przez obcych w poszukiwaniu oznak życia we wszechświecie. Pomimo iż teoria ta została uprzednio mocno skrytykowana, obecnie znajduje coraz więcej zwolenników. I zanim przeczytamy sobie dość aktualny artykuł na temat otłamuły z 2021 roku, pod tytułem Otuamuła to jednak statek obcych. Zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę, że od czasu tej Otuamuły zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Po pierwsze, pojawiły się doniesienia w mediach głównego nurtu, że oto odebrano jakieś sygnały z Głębi galaktyki, z tak zwanego głębie, głębokiego kosmosu, i że one jednak chyba są sztuczne, e, że to chyba jednak nie jest tak, e, że one są naturalne, i taka bardzo, bardzo wyraźna sugestia, że ci kosmici istnieją. E, do tego jeszcze, bo ta muła pierwszy raz to się pojawiła kilka lat temu. Potem zaczęły się pojawiać filmiki e, oryginalne, natowskie ze Stanów Zjednoczonych, na którym widać było, na którym widać było pojazdy kosmiczne, które ewidentnie były UFO, czyli nolami. I to potwierdziła amerykańska marynarka wojenna, że oni nie wiedzą co to jest, że to jest UFO. Oczywiście może tak być, że to jakieś inne pojazdy ziemskie, były tylko nieznane Stanom Zjednoczonym, to jest możliwe. Nie muszą to być od razu kosmici. UFO i kosmici to nie jest do końca to samo. Tylko, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Na tych filmikach było bardzo, ale to bardzo wyraźnie widać, że te obiekty latały, można powiedzieć wprost, łamiąc prawa fizyki. Bardzo gwałtownie przyspieszały pod wiatr. No, to jest kwestia silników, to jest możliwe. Nie łamię prawa si fizyki, przepraszam, tylko raczej technologia, którą my aktualnie mamy, nie jest w stanie temu podołać. Natomiast skręty przy bardzo dużych prędkościach, prawie że pod kątem 90 stopni. Nie dość, że nie są możliwe zgodne z naszą technologią, to zgodnie z naszą najlepszą wiedzą zabiłyby pilota, też byłyby za duże przeciążenia. Więc albo ktoś na Ziemi ma technologię, o której się Amerykanom nie śniło, albo też to jednak byli kosmici. Wydaje mi się jednak, że biorąc pod uwagę, jak Stany Zjednoczone są znienawidzone na świecie, gdyby jakiś inny kraj tak drastycznie i daleko przewyższał ich technologicznie, to już by spuścił Staną Zjednoczonym w cirki. Yy, Wersję, że jest to jakiś obiekt amerykański, o którym marynarka wojenna po prostu nie wiedziała, odrzucam, gdyż ten film został upubliczniony. A to by znaczyło, yy, a to by znaczyło, drodzy Państwo, że Amerykanie pozwolili upublicznić film Przedstawiający swoje supertajne urządzenia. Drodzy Państwo, Amerykanie nie są tacy naiwni, żeby to robić. Także zaczyna się dziać bardzo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dziwnych, nawet pojawiła się taka teoria, właśnie coraz więcej, coraz więcej w, w, w kręgach zwolenników teorii, tak od właśnie tak dwóch, trzech lat, się mówi, że może od czterech że przygotowywane jest ujawnienie faktu istnienia kosmitów. Nasz pierwszy film na ten temat chyba był właśnie z 2016, z 2017 roku i to wszystko zaczyna coraz bardziej iść w tą stronę. Zaczyna nam się mówić o lotach, zaczyna się mówić o lotach na Marsa, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie rzeczywiście Coś tam, coś tam może się znaleźć. Może też tak być, że na, na tak zwanej ciemnej stronie Księżyca coś znajdziemy. Inne tego typu, inne tego typu, typu rzeczy bardzo możliwe, że się zdarzają. Także to rzeczywiście zaczyna wyglądać jak przygotowywanie społeczeństwa na Ziemi, ziemian, do tego, że i tutaj są, jakby, zdania podzielone. Pierwsze zdanie, że ujawni się fakt istnienia kosmitów, że proszę bardzo, kosmici przylecą, pokażą się i tak dalej, i zacznie się stety lub niestety całkiem nowa era w życiu ludzkości. Albo, co bardziej przerażające, że zostanie zrealizowana tak zwana fałszywa inwazja kosmitów, czyli projekt Blue Beam, czyli że światowe elity. Oszukają ludzi, że przylatują kosmici, oszukają i pod pretekstem obrony ziemi przed tymi kosmitami, nie to jeszcze wprowadzą rząd światowy, to jeszcze dokonają gigantycznej i znacznej militaryzacji planety, co na pewno nikomu na dobre nie wyjdzie. Przeczytajmy artykuł w tym momencie pana Wojciecha Kozickiego. Portal planeta.pl. Przeczytajmy go oczywiście i skomentujmy. Wojciech Kozicki, planeta.pl. Otuamua to jednak statek obcych. Otuamua to jednak statek kosmiczny obcych Profesor Loeb z Harvardu twierdzi, że tajemniczy kosmiczny obiekt to prawdopodobnie pozaziemska technologia. Wyjaśnia również, yy, dlaczego. Jego opinia to nie, nie jedynie teoria spiskowa. Otułamua, pierwszy posłaniec, to tajemnicze ciało niebieskie, które od lat rozpala wyobraźnię naukowców i fanów teorii spiskowych. Początkowo sądzono, że to statek kosmiczny. Później uznano obiekt za kometę lub asteroidę o cechach. Komety. Twierdzono również, że to kosmiczna góra lodowa z czasów Wielkiego Wybuchu. Tymczasem profesor Avi Loeb z Harvardu uważa, że niezwykłe ciało niebieskie to pozostałość nieistniejącej już pozaziemskiej technologii w Układzie Słonecznym. Drodzy Państwo, ta otułamuła, o niej robiłem akurat vlog, jak ona się pojawiła. Jest bardzo, bardzo dziwne, wiecie, ona tam przyspiesza, inne rzeczy się z nią dzieją. To jest, takie powiedziałbym, bardzo, bardzo nienaturalne. Dlaczego otułamuła przyspiesza? No właśnie. Wielu naukowców twierdzi, że wynika to z ogrzewania gazów. Wydobywających się z ciała niebieskiego. Loeb uważa jednak, że e, niewielkie, ale stałe przyspieszenie e, pierwszego posłańca powoduje dodatkowy system napędowy. No właśnie, no bo gdyby to było na zasadzie takiej, że coś się tam ogrzewa, e, w wyniku tego ogrzania co jakiś czas dochodzi do wyrzutu gazów i to powoduje napęd to ten wzrost prędkości byłby niestały, tylko by następował co jakiś czas, co jakiś czas, co jakiś czas i by miał charakter nagły, prawda? A, a tutaj mamy coś w rodzaju przyspieszenia jednostajnego, czyli cały czas o, mamy przyspieszenie stałe, o niewielkie, ale stałe wartości. Zwrócił też uwagę na zmiany jasności obiektu, co nie jest naturalnym zjawiskiem. Jego zdaniem kluczowa jest także ekstremalna, hiperboliczna trajektoria, która gwarantowała, iż otłamała pozostanie w układzie słonecznym. Profesor więcej informacji przedstawi w swojej pracy ekstra e, te... Extraterrestrial The First Sign of uh, Intelligent Life jest świadomy, że nie ma twardych dowodów na potwierdzenie swojej teorii, ma jednak nadzieję, że zainspiruje i zachęci badaczy do zbierania większej ilości danych o dziwnych obiektach kosmicznych. Przy okazji Loeb ostrzegł, że ludzkość, jest, że, ludzkość, że ludzkość jest jeszcze gotowa Chyba powinno być, nie jest jeszcze gotowa na spotkanie z opcją cywilizacją, która jest znacznie bardziej rozwinięta od naszej. Niedawno głosił także, że kosmici odkryli niedawno Ziemię. Co by się stało, gdyby jaskiniowiec zobaczył telefon komórkowy? Przez całe życie widział tylko skały i yy, pomyślałby, że to tylko lśniący kamień, stwierdził Leb w National. Geografik, geografik. Eee, bardzo, bardzo ciekawe. Ja mogę tylko w tym momencie dołożyć, eee, że mm, ym, zgadzam się z tym, że gdybyśmy zostali w tym momencie odkryci przez kosmitów, nasz los prawdopodobnie byłby <laughs> gorszy od losu Indian po odkryciu przez Hiszpanów. I po zasiedleniu przez Francuzów i Brytyjczyków. Świadomie nie mówię Europejczyków, bo przecież my, Polacy, nic złego Indianom nie robiliśmy, dlaczego mamy za to ponosić medialną odpowiedzialność, prawda? Ale no, bardzo się bardzo boję, że oni by uznali, że jesteśmy od nich na tyle, na tyle dużo mniej rozwinięci, że mogliby traktować nas po prostu bardzo, bardzo. Źle. Drodzy Państwo, idziemy dalej. Aha. Zdaniem bułgarskiej jasnowickiej w roku 2022 w New Delhi termometry będą długotrwale wskazywały ponad 50 stopni Celsjusza, co, co jest równoznaczne z ekstremalnymi zmianami klimatycznymi. Apokaliptyczny widok milionów owadów niszczących tysiące akrów ziemi zaszokują ludzi. Głód i bieda dotkną mieszkańców całego świata. Drodzy Państwo, no właśnie. Z jednej to może być takie symboliczne. New Delhi, jeśli dobrze pamiętam, to są Indie. Zaraz to sprawdzę. Tak, to są Indie. A, przepraszam. Stolica Indii, znajdująca się w Delhi. Przepraszam, no ale dobrze kojarzyłem, że Indie. Drodzy Państwo, Indie to jest jeden z najliczniejszych krajów na świecie. Jak oni będą głodować, no to będą dużo jedzenia importować. Już pomijam fakt, że wypadałoby głodującym ludziom po prostu wysłać pomoc, ale, no, ale oni, oni nie są takcy biedni i oni będą po prostu kupować te kupować te jedzenie, a to będzie się wiązało nie dość, że z drastycznym wzrostem cen jedzenia, ale również przede wszystkim ważne jest to, dlaczego ten wzrost cen jedzenia nastąpi. A nastąpi, bo go będzie, będzie mało. A w tym wypadku no, ceny wzrosną, czyli ci, którzy są bogaci, ci, którzy będą mieli Pieniądze, no to sobie kupią, głodować nie będą. Będzie drogo. Więcej na to wydadzą, ale dla nich będzie. Natomiast dla tych, kto, dla których na przykład już w chwili obecnej kupno jedzenia stanowi duży wydatek, no to dla tych już niestety, drodzy państwo, nie będzie i będzie głód. I bardzo się boję, że, to na, że na przykład właśnie. Mm, Prezes Microsoftu, czyli Bill, Wrota, przepraszam, Bill Gates, chciałem powiedzieć, inwestuje w gigantycznej ilości ziemi uprawnej, inwestuje w technologię zwanego plant meat, czyli roślinnego mięsa, do produkcji którego potrzebnych jest dużo mniej ziemi. To właśnie bierze się, a także technologie przerabiania na pożywienie robaków, na hamburgery i inne tego typu rzeczy. Bardzo się boję, że to się wiąże właśnie z tym, że oni coś tam wiedzą, coś tam przeczuwają. Może no, nie, że będzie plaga flag, szarańczy, tylko że niedługo wyżywienie świata stanie się bardzo poważnym problemem i ten, kto będzie kontrolował wodę i zdolne do produkcji żywności tereny i technologie, które umożliwiają produkcję żywności, ten będzie bardzo, bardzo daleko do przodu. Na rok 2022 Baba Wanga przewidziała huragany, poważne pożary i trzęsienia ziemi. Ma być to czas pod znakiem klęsk żywiołowych. Ekstremalne warunki pogodowe na świecie wiry polarne w USA, upały w Skandynawii, powodzie w Europie i pożary. W Australii. Wszystkie te zjawiska dotkną znaczną część populacji całego świata, która niestety bardzo na tym ucierpi. Co z jednej strony może być niejako wynikiem zmian pogodowych, prawda, klimatycznych, a z drugiej strony, właśnie użyciem tych kwestii związanych z, um, z y, klimatem, z drugiej strony, broń pogodową. Na rok 2022 rok 2022 ma nieść ze sobą gwałtowny rozwój technologii cyfrowych. Jednak cyfrowe uzależnienie, nadmiar aktywności w wirtualnych światach, globalny zasięg sieci społecznościowych i ich wpływ na nasze życie. A na dodatek yy, wszelkiego innego rodzaju rozrywki multimedialne doprowadzą do pogorszenia ludzkich zdolności intelektualnych oraz stopniowego spadku masy mózgu, co może spowodować, że ludzie niebawem zaczną się zachowywać jak zombie. Oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień, ale rok 2022 ma rozpocząć te przerażające zmiany. Drodzy Państwo, Akurat w 2022 roku ma zostać uruchomiona wirtualna rzeczywistość Facebookowa w ramach projektu Metaverse, który, o którym była mowa. Ma to być nie, nie tyle rzeczywistość rozszerzona, co pra prawdziwa wirtualna rzeczywistość. Ludzie będą żyć w tych wirtualnych światach i rzeczywiście to bardzo, bardzo mocno może ludzi półpośledzać, że się tak wyrażę tutaj. No niestety jest, jest to powiedziałbym no, całkiem całkiem prawdopodobne. Ludzie też mam wrażenie, że od tego, że jakby to powiedzieć, od tego, że coraz więcej technologia myśli za nas. Wydaje mi się, że stajemy się właśnie coraz bardziej tacy, może nie tyle upośledzeni, ale właśnie tacy. E, 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 nie wiem, jak to powiedzieć. No, cofamy się, tak? Nasza zaradność, nasz iloraz inteligencji chyba nie daj Boże spada. No i to w tym momencie tyle. Natomiast czy te słowa o zombie. Były prawdziwe czy to była przenośnia zobaczymy ja powiem tylko tyle że już dawno o tym robiłem vloga że stany zjednoczone mają opracowany plan na wypadek zombie apokalipsy takiej klasycznej zombie apokalipsy a stany zjednoczone jakby to powiedzieć takie takie właśnie... jakby to ładnie uświadomić, takie... No, oni nie robią takich projektów tak byle po co tak, żeby wyrzucać te pieniądze. I tyle. Drodzy Państwo, chyba sobie już darujemy życiorys Baby Wagi z tej prostej przyczyny, że Pełen życiorys, albo nie, bardzo szybko sobie przelećmy, ale taki bardzo, bardzo skrócony życiorys Baba Wangi z Wikipedii dla ciekawych, a po taki całościowy, konkretny zapraszam właśnie do linku, który znajduje się w opisie. Baba Wanga urodziła się w Strumicy, która w tym czasie wchodziła w skład Imperium Osmańskiego. Pochodziła z ubogiej rodziny. Kiedy miała 4 lata, straciła matkę, a jej ojciec... Pande został powołany do służby wojskowej. W tym czasie pozostawała pod opieką sąsiadów. Po powrocie z wojny ojciec Wangeli ożenił się powtórnie, a rodzina przeniosła się do Nowo Seło. W roku 1923, w czasie gwałtownej wichury, została przewrócona na ziemię i poraniona. Znaleziona przez rodzinę, była przerażona i miała. Oczy pełne piasku i kurzu. Brak środków finansowych nie pozwolił rodzinie na przeprowadzenie. Operacji oczu, wskutek czego dziewczyna straciła wzrok. Od roku 1925 uczestniczyła uczestniała do szkoły dla niewidomych w Zemunie, gdzie uczyła się czytania alfabetem Braila, a także wykonywania prac domowych. W roku 1928, po śmierci Macochy, przerwała naukę w szkole i powróciła do domu, aby pomagać ojcu i zajmować się młodszym. <tryk> W roku 1969 zachorowała na zapalenie obłucne i mimo złych rokowań lekarzy szybko powróciła do zdrowia. W roku 1941 ujawniła swoje umiejętności. Jasnowidzenia, opowiadając napotkanym ludziom, co spotka ich w przyszłości, a także diagnozując ich choroby i doradzając, który lekarz lub znachor może im pomóc. Setki ludzi odwiedzało jej dom, pytając o los swoich bliskich. 8 kwietnia 1942 dom Wangi odwiedził Car Borys III. Zajmowała się także ziołolecznictwem. W roku 1967 władze Bułgarii przyznały jej stałą pensję w wysokości 200 lewów miesięcznie i określiły wysokość opłaty za wizytę. Była niepiśmienna i mówiła trudnym do zrozumienia dialektem. Przypisuje jej się przepowiednie dotyczące śmierci Stalina, rozpadu Związku Radzieckiego, zatopienia okrętu podwodnego Kursk, a także zamachu z 11 września 2001 roku. W maju 1942 poślubiła Dimitra Guszterowa, któremu wskazała morderców jego braci. Po ślubie przeprowadziła się wraz z mężem do Petricza. Dimitr wkrótce został powołany do armii służył na terenach e, północnej Grecji, okupowanych przez Bułgarię po wojnie. Popadł w alkoholizm i zmarł w roku 1962. E, zmarła w Petriczu na raka piersi, nie pozwoliła się operować i została pochowana we wsi Rupite w, obliczu, e, w, w pobliżu ka e, kaplicy świętej e, Paraskewi której była fundatorką. Na mocy testamentu jej dom w Petriczu przekształcono w muzeum, które otwarte zostało 5 maja 2008 roku. W roku 1974 Neweta Toszewa zrealizowała film dokumentalny Fenomen, przedstawiając postać Wangi. O prorokach Wangi dla Rosji opowiadał film zrealizowany w roku w 2007 przez telewizję NTV, taka rosyjska telewizja. W 2013 roku Siergiej Borczukow zrealizował 12 odcinkowy serial biograficzny Wangelia. I tyle drodzy Państwo, to była taka wersja bardzo, bardzo skrócona, wersja cała wraz z kontaktami z KGB i inne tego typu smaczki, a także przepowiednie krok po kroku dla ludzkości na wiele set lat do przodu w filmie, do którego link znajduje się w pierwszej linii opisu. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!